Okej. Okay. Przepraszam, same sekundy. Wszystko jest? Dobra. To co? 5 lat. Minęło jak nie wiem, nie wiadomo kiedy. Tak? Tak ci wydaje? No i to przed państwem pieśniarz roku 2016. 1966, tak. Także powitajmy go gromkimi brawami! Wow. Możesz mnie włączyć? Możesz włączyć. Mikrofon. Nie, bo jest niepodłączony ten mikrofon. Znaczy jest nie... Mikrofon, proszę. Tak jest. O, właśnie. Dobry wieczór. Na jesteście, ja się bardzo niezręcznie czuję w tej sytuacji jako osoba, która ma, jak rozumiem, rozpocząć te uroczystości. No kto jak nie ty? No, na przykład ty. Ja może powiem coś osobistego i powiem coś okolicznościowego. Powiem, jak się dowiedziałem o pieśniarzu. A właśnie, bo teraz przyszedłeś i uciekłeś, pamiętam. Tak, o, to ja będę przez godzinę teraz opowiadał o wszystkich tych. W każdym razie, historia jest taka, że naprawdę 5 lat temu, może trochę mniej niż 5 lat temu, była pewna dziewczyna, która złamała mi serce. I to była autentycznie, gdzie ja nie spałem, nie jadłem, cały czas. Ja jestem przekonany, że ona nie śledzi tej transmisji, więc ona wie, kim jest. I z jej bodajże Facebooka później się dowiedziałem o pieśniaczach. To jest pierwszy raz, jak usłyszałem sobie o pieśniarzu, tak. I pomyślałem sobie, że jak tu jest festiwal, to może... I daj sobie, to nie do końca... Ja mogłem w sumie wziąć telefon i zadzwonić do niej. To nie jest tak, że potrzebowałem nie wiadomo jak kombinować. Ale pomyślałem, a co jeżeli poszedłbym do pieśniarza i został pieśniarzem roku, no to może ona wtedy na pewno musi zareagować na to jakoś, nie? I minął rok, minęło za 2 lata, czy 3 lata i zostałem tym pieśniarzem roku. Wow. Nic nie napisałem. Także ten plan ci nie udał ewidentnie, także było to zmarnowane. ten plan nic nie dał, także... No ale, więc po to, żeby zaimponować tej dziewczynie... A dlaczego uciekłeś właśnie? Aha, dlaczego uciekłem? No więc byłem w roku 2014, to czyli tak. to będzie drugi przegląd pieśniarzy. Tak. Tak. Tak, tak. Nie? Czyli pierwszy będzie 2013 i on nie był tutaj, nie? On był... No, 2014. I przyszedłem tutaj i w tamtych czasach byłem z inną dziewczyną. Znaczy nie, no nie chcę, wiesz, wszystkiego sprowadzać do kobiet, ale... I ona mieszkała w Legnicy. Wszyscy wiemy, o której... Jestem też przekonany, że nie ogląda tej transmisji, więc mogę mówić. Ona wie, kim jest. No i przyszedłem tutaj i pamiętam, że Don powiedział, że nie można... Nie, czy właśnie to z browarami było, że... Aha, nie, że wszyscy muszą siedzieć cały czas w ogóle coś takiego. Coś takiego było, że właśnie trzeba 4 godziny siedzieć i nie można wyjść. Nie no, można wyjść. No właśnie, nie, właśnie coś nie było takiego w tym regulaminie, że ja po prostu siedziałem, jadę do Legnicy. Także, ten. Ale bym nie zagrał w tamtym roku, ja byłem zresztą też nieprzygotowany w tamtym roku. To jest, skądinąd tamta osoba jest osobą, o której jest piosenka Emocjonalny Troll. Ta pierwsza czy ta druga? Druga. Pierwsza osoba, skądinąd, też ma parę piosenek na własny temat. No. I wydaje mi się, że nigdy nie grałem. Nie, wiem, bo ty wiesz, o kim mówimy. No. Z tego co wiem, ona w tej chwili żyje poza granicami kraju. To tak. I kontynentu. Jeżeli traktować go literalnie. Według mojej wiedzy. No. W każdym razie. No i dopiero na trzecim festiwalu pieśniarzy zagrałem i dostałem 0 miejsc. Nic nie dostałem, także nie zaimponowałem tamtej dziewczynie. I dopiero na czwartym festiwalu pieśniarzy dostałem taką dość szamraną nagrodę pierwszą. No, to powiem jak było. Należało się. O, no, także taka jest historia. Także zapraszam wszystkich na 6. przegląd pieśniarzy, który odbędzie się w listopadzie. Tak jest, 24 listopada. Serdecznie zapraszamy.
I co? No to tyle chciałem powiedzieć właśnie ten. Także niestety, o, bo jakoś tak ładnie sobie to powiedzieć, że niestety o ile nie udało mi się zaimponować tamtej dziewczynie i nic z tego nie wyszło w końcu, to z drugiej strony zyskałem inne tysiące rzeczy. Tysiące innych. Bo tysiące... No więc właśnie o to chodzi, że... bo czasami właśnie to mówię, cel jest nie jest ważny, ważna jest droga, nie? To jest to, co mówią, nie? Nieważny cel, ważna jest, że szedłeś tą drogą i może inne cele właśnie wtedy się pojawią. Taka jest moja refleksja z okazji pięciolecia. Nie. A i coś muszę zagrać, bo... No prosimy, jeżeli mógłbyś. Cześć. Nie wiem co zagrać, ale... To może jedną piosenkę od tamtej pierwszej, drugą od tej drugiej. Hello. Trzecią dla tej, która teraz jest. Ta piosenka opowiada o tym, że są pewne dnie, pewne noce, pewne wieczory, które są ważniejsze od innych. Bo jak będziemy mieć już 80 lat i będziemy starszymi ludźmi, czekając na wyroki ostateczne, to pytanie brzmi, co będziemy wspominać? I myślę sobie, że jest wiele wieczorów w pieśniarzach, które będziemy wspominać, kiedy będziemy już bardzo starzy i czekali na ten przejście do innego świata, czy przejście do żadnego świata, zależą się tego, co wierzymy. I ta piosenka opowiada właśnie o takich wieczorach. Daj mi dziś coś, co zapamiętam na starość, gdy zapanuje zbrodnia, gdy zapanuje szarość, gdy opadnie już kurtyna, wypije ostatnia godzina i nie będę już nic czuł i grabarz będzie kopał mi dół, gdy wyrok już się zbliży. Tylko stękać i stękać. Daj mi dziś coś, co na zawsze będę pamiętał. Daj mi dziś coś. Daj mi dziś coś. Była kiedyś orchidea, najpiękniejsza na łące. Wszystkie pszczółki chciały ją bzyknąć i na kwiatki były zazdrosne, ale ta zlekała, czekała, oddać się nie chciała. Zwlekała w końcu, zwiędła i padła. Daj mi dziś co! Daj mi dziś co! Nie chcę cię popychać, w sensie nie chcę cię aktować. Wszystkie twoje koleżanki na pewno będą ci gratulować, jeśli powiedziałaś A, trzeba powiedzieć B, coś tam romantycznego, coś lirycznego mała. Hej, nie kryguj się, daj mi dziś coś, co zapamiętam na starość, gdy zapanuje zbroń. Zapaduje szarość, gdy się widzę za gości na skroniach i nie będę miał już uczucia w dłoniach, gdy zapomnę własne dzieci, gdzie zostawiłem leki, gdy wyrok już się zbliży, będę go stękać, stękać. Daj mi coś, co na zawsze będę pamiętał. Daj mi dziś coś. Daj mi dziś coś. Nie myśl
jutrze. Jutro będzie to niemożliwe. Jutro będzie starszą matką. Twoje włosy będą siwe. Jutro ja będę gdzieś indziej. Jutro ty masz inne plany. Czas jest zwrotną matką. Codziennie przybliża nas do ostatniej bramy. Daj mi dziś coś. Daj mi dziś coś. Daj mi dziś coś. Jak śpiewam, że jej za ucha, szczęście nosi twoje imię. Moje szczęście tylko z tobą jest możliwe. Jak śpiewam zespół Bolter, daj mi tę noc, tę jedną noc. Daj mi dziś coś, jak śpiewam i przez słowo. Niezdatni raz słyszycie, kochanko ma, wspomnij mnie. Żegnam cię, jak śpiewam zespół Bolter. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Daj mi dziś, daj mi dziś, daj mi dziś, daj mi dziś co. Obsaka oryginalnie idzie na 11, ale teraz zagrałem normalnie na 4, także prościej i lepiej. Co mam jeszcze zagrać? Coś mogę zagrać na życzenie twoje. O, koncert twoich życzeń, bo ja nie wiem, co mam zagrać. No. O kurczę, no mam parę takich fajnych, ulubionych. No to z pierwszej płyty? Z pierwszej płyty Anioł Miłosierdzia może. Cholerne święta, tak? A? Nie, ale ja nie gram cholerny świąt. Ja gram tylko jako pastorako, gram tylko w czasie tego, jak to się nazywa, adwentu, no. Jak George Michael. George Michael też śpiewał tylko Last Christmas I Gave You My Heart, tylko w czasie adwentu. Religijny w ten sposób. Dobrze, to może Anioł Miłosierdzia. Anioł Miłosierdzia. Anioł Miłosierdzia, na specjalne życzenie Dona.